Szczęść Boże, dzisiaj moim gościem jest biskup Karol Kulczycki. Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że ksiądz przyszedł do naszego studia, mimo licznych obowiązków. Rzadko ksiądz bywa w Polsce, dlatego tym bardziej jestem zaszczycony i się cieszę. Bardzo miło. Na początku, księże biskupie, chciałbym zapytać o początki rodzenia się powołania, o księdza młodość. Czytałem też o tym, że chodził ksiądz do szkoły zawodowej, później do technikum samochodowego i to jest, myślę, taka nietypowa droga do zostania biskupem, bardzo nieoczywista, dlatego chciałbym zapytać, jak ta młodość u księdza wyglądała? Początki powołania to były bardzo późne, dlatego że kończąc szkołę zawodową, już sięgałem wieku 18 lat, nawet nie myślałem o powołaniu w swoim życiu, powołaniu kapłańskim czy zakonnym. Nie rozróżniałem życia zakonnego czy diecezjalnego na tym etapie swojego życia. Po szkole zawodowej mój proboszcz, ksiądz proboszcz z mojej parafii rodzinnej otrzymał zaproszenie od salwatorianów, z ośrodka powołań salwatoriańskiego. Takie wysłane w ciemno na rekolekcje powołaniowe w Kołczewie. I proboszcz dał mi to zaproszenie. I wtedy przekonałem się, że może by warto pojechać na te rekolekcje z dwóch powodów. Bardzo przyziemnych powodów. Z tego względu, że było to tanio i było nad morzem. Jeszcze nie chciałem też sam pojechać na te rekolekcje, więc chciałem przekonać kolegę, żeby ze mną pojechał. Więc przekonałem kolegę, przekonując go, mówiłem mu: pojedźmy na to, będziemy mieli dobrą zabawę. Nie jest drogo, jest w ładnym miejscu, a z nas księży nie zrobią. A jednak. I pojechaliśmy. Na początku tych rekolekcji tak był dobry czas. Nie rozróżniałem, czym są salwatorianie na tym etapie życia jeszcze. Pamiętam pierwszą kartkę, jaką wysłałem z rekolekcji do mojego domu, do mamy. Była od pozdrowienia od księży salezjanów. Bo nie wiedziałem, częsta pomyłka. Częsta pomyłka, moja pierwsza pomyłka. Był dobry czas. Coś nowego w moim życiu, kiedy nie doświadczałem takiej modlitwy, kręgów biblijnych, spotkań mszy świętych, codziennych. I też to też nie zmieniało mojej jakby decyzji, jak w kierunku życia, jak chcę żyć, jak chcę kontynuować moje życie. Ale w pewnym momencie zaproponowano nam adorację Najświętszego Sakramentu. Poproszono, żebyśmy przez pół godziny modlili się w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Ciężkie doświadczenie. Nigdy w życiu przedtem nie modliłem się przez pół godziny w ciszy. Więc to było coś nowego, takiego, czego się nie spodziewałem. Więc musiałem, myślę sobie, cóż, wezmę kilka modlitewników z sobą, bo trzeba jakoś wytrwać te pół godziny na modlitwie. No i poszedłem na tę modlitwę. 15 minut zajęło mi przejście tych modlitw, które znałem. 15 minut mi zostało. Myślę sobie, no cóż, pobędę tak w ciszy sobie przed Najświętszym Sakramentem. I wtedy wróciło do mnie jak bumerang takie słowa z jednej z kazań z księdza, który mówił kazanie. Powiedział coś takiego, że jeśli Pan Bóg skierowuje do ciebie swoje wezwanie, jak ty byś mu odpowiedział? Po raz pierwszy w życiu zacząłem się zastanawiać, jeśli jednak to wezwanie jest skierowane do mnie, co ja zrobię? I taka była krótka walka, 15-minutowa walka, może nawet krótsza, tak z Panem Bogiem, w którym kierunku pójść. Ale wiedziałem, że jeszcze muszę mieć 3 lata szkoły średniej do zdania matury. Moje plany były ułożone, co chciałem robić w przyszłości. Więc myślę sobie, jeśli to uczucie w moim sercu ciągle będzie trwało, to pójdę tą drogą. Jeśli nie, mam drogę ułożoną. Ale od tego momentu się zaczęło. Coraz mocniej i mocniej w sercu, mocniej, że po skończeniu szkoły technikum wstąpiłem do salwatorianów. Niesamowite, bo to ciekawe, że już na pierwszym spotkaniu właściwie, tak? To był pierwszy wyjazd. Pierwszy wyjazd. Pierwsza adoracja. Pierwsza adoracja półgodzinna. No, ciekawe. No to tak też widać to działanie Pana Boga. No za każdym razem jest inne, bo właśnie jest ksiądz biskup już chyba 12 gościem w moim tutaj podcaście i każda historia powołania jest inna i to jest piękne i niesamowite, że Pan Bóg jest tak wszechstronny i tak różne nam drogi wybiera. To prawda i wiele razy mi przyszło też dzielić się swoim powołaniem i też słyszeć historię powołania różnych osób. Myślę, że to jest takie istotne, że droga powołania jest inna dla każdego z nas.
Ja odczułem to w ten sposób, takim może krótkim wezwaniem, które wpłynęło na moje życie. Dla niektórych to jest też dłuższy etap w życiu. Też miałem taką decyzję do podjęcia, którą drogę obrać, bo powołanie się zrodziło w spotkaniu z salwatorianami na rekolekcjach. Ale później myślałem tak, że jeśli ja mam szukać gdzieś, czy droga życia diecezjalnego, powołania diecezjalnego, czy zakonnego, czy który zakon, jeśli Pan Bóg postawił salwatorianów na mojej drodze w takim etapie życia i to powołanie czułem, to znaczy, że to jest ta droga. Nie miałem problemu z decyzją, który zakon wybrać. Czyli nie było dużego wyboru. Po prostu salwatorianie. Po prostu salwatorianie. Bo tak się zaczęło. A jak ksiądz wspomina nowicjat, bo już trochę czasu temu to było, ale jest to jednak takie mocne doświadczenie, które myślę zostaje w sercu na całe życie. Bardzo przyjemnie. Ilu was było? Zaczynało 32. No to są liczby kosmiczne teraz. Skończyło chyba, całe seminarium nas skończyło 14. Ale 32 zaczynało, to był taki czas, że były takie duże grupy nowicjuszy, gdzie właśnie przed chwilą miałem okazję odwiedzić nowicjat i zobaczyć nowe, wyremontowane pomieszczenia. I spojrzeć do pokoju, w którym nas mieszkało 6. W tej chwili jest to pokój jakiś tam gościnny czy muzyczny. Ale to był taki czas dobry. Doświadczenia wspólnoty, czegoś nowego. Doświadczenia modlitwy i takich doświadczeń modlitwy osobistej, takiej wewnętrznej też, takich przeżyć głębokich, spotkania z Panem Bogiem, doświadczenia Pana Boga takiego osobistego. Był ten czas taki nauczania się modlitwy, uczenia się modlitwy wspólnotowej, prywatnej. Ale był też ten czas, kiedy można było w chwili ciszy i po godzinach, wieczorami. Dłużej niż 15 minut. Dłużej niż 15 minut pójść do kaplicy. Pamiętam takie doświadczenie modlitwy, takiego spotkania z Panem Bogiem. Było jakieś spotkanie w radości. Ja mówię, wyjdę na chwilę do kaplicy pomodlić się. I takie doświadczenie spotkania z Panem Bogiem, takie bardzo bliskie, takie jak spotkanie osobiste, że dobrze mi tam było w tej kaplicy, że dobrze być w tym miejscu. Jednocześnie miałem świadomość tego, że życie się ciągnie, trzeba wrócić do realności życia. Ale takie uczucie spotkania, takie, ja nazywam to dotknięcie Pana Boga. Czasami są takie przeżycia, dotknięcie Pana Boga. Też takie doświadczenia są bardzo istotne, ale czas nowicjatu wspominam bardzo pozytywnie, bardzo przyjemnie, ciepło. Seminarium również. Seminarium również. A były jakieś kryzysy? Takie momenty zwątpienia, że może to nie ta droga, że nie daje rady? Różnie słyszałem różne opinie od różnych współbraci, że mieli kryzysy. Ja raczej chyba nie przeżywałem takich kryzysów. Czyli jak już ten pierwszy wybór był, to już był ksiądz raczej może, wierny. Może dlatego też, że ja od początku, gdzieś jeszcze przed seminarium trafiłem, czy w seminarium na początku, trafiłem na taką krótką modlitwę, która mi wskazywała drogę, że jeśli obrałem jakąś drogę, to idę do przodu, nie oglądam się wstecz. Bo jeśli bym się oglądał wstecz, to wtedy zazwyczaj jest taka nostalgia za czymś, co się zostawiło. Zdałem sobie sprawę, że podejmuję decyzję pewnej drogi życia, wstępując do nowicjatu, do seminarium salwatorianów i podjąłem się tej drogi. Były różne doświadczenia podczas seminarium, ale myślę, że takich głębszych kryzysów raczej nie doświadczyłem. Tak myślę. W kapłaństwie też nie? W kapłaństwie nie doświadczyłem kryzysów, natomiast momenty takie próby testowania, takiego spojrzenia na swoje życie się doświadcza. Jest taki okres w życiu, kiedy doświadcza się trudności, przeżyć i człowiek spogląda na siebie jakby z innej perspektywy. Może też troszeczkę tak negatywnie zaczyna się użalać nad sobą samym. A to jest taki czas przejściowy, kiedy zaczyna się człowiek jakby budzić z takiego uśpienia, doświadczenia tego, że jednak się wypełnia to powołanie, do którego Bóg mnie posłał. Jak się to wyklaruje chyba w życiu, to się idzie dobrą drogą. Czyli też takiej cierpliwości chyba potrzeba w realizacji tego powołania. Chyba tak, chyba bardzo dużo. No właśnie tak, bo wielu teraz księży na przykład odchodzi z kapłaństwa i myślę, że to jest związane, znaczy ciężko mi ich oceniać, bo sam zaczynam powiedzmy taką drogę zakonną, już tam któryś rok jestem w zgromadzeniu, ale nie jestem jeszcze księdzem
I no mówię, nie chcę oceniać jakby tak tych księży, którzy odchodzą, ale myślę, że jest jakaś przyczyna tego, że tak wielu teraz odchodzi, prawda? I trudno mi znaleźć tą przyczynę również, bo każdy jest indywidualną osobą, każdy przeżywa swoje kryzysy, swoje doświadczenia życiowe. Czy ja mam jakieś tam lekarstwo na to? Nie mam żadnego lekarstwa na to. Czy mam jakieś rozwiązanie? Chyba to pewno też nie mam żadnego rozwiązania tej sytuacji, czy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Ale myślę, że ważne jest, żeby mieć ten cel przed sobą klarowny, jasny i doświadczenie kryzysów jest czymś normalnym w naszym życiu. To, że przeżywam kryzysy, przeżywam problemy, to muszę się z tym pogodzić. Ale ciągle iść do przodu. Nawet jeśli człowieku to jest ta droga krzyżowa, którą się doświadcza. Mhm. Nawet jeśli się upada, to trzeba się podnieść i iść do przodu. Bo użalając się nad sobą, to jest takie spoglądanie troszeczkę wstecz. To, co powiedziałem, że żeby iść z Panem Bogiem w swoim życiu ciągle do przodu, trzeba mieć ten takie spojrzenie ku przyszłości, nie oglądać się wstecz, żeby nie zagmatwać sobie swojego życia. Może dlatego też, że wielu z księży doświadcza tych kryzysów i zaczyna się spoglądać na siebie z jakiejś perspektywy, takiego użalania się może nad sobą. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie jest moja chyba decyzja. Pytam refleksja. Po prostu, jakie ma ksiądz biskup odczucia. To nie jest, że musimy teraz powiedzieć, nie. To jest wytyczna dla diecezji księdza czy coś, tylko po prostu tak pytam. Nie mam lekarstwa na to. Okej. Dobrze, a po seminarium pierwsze miejsce, gdzie ksiądz posługiwał, to był Salwatoriański Ośrodek Powołań, tak? Tak. Czyli w Krakowie. To skąd się ksiądz wziął? Dokładnie. Zacząłem od Ośrodka Powołań, pierwsze spotkanie z Ośrodkiem Powołań w Kołczewie. I zaraz po wyświęceniu moja nominacja, której się nie spodziewałem, do Ośrodka Powołań do Krakowa. I później prowadziłem te rekolekcje dla młodzieży, takie, których sam doświadczałem. I wtedy chyba też było duże zainteresowanie. To były czasy takie tłuste, złote. Tłuste czasy, złote czasy dla Ośrodka Powołań. Bardzo dużo młodzieży przyjeżdżało na rekolekcje. Mieliśmy kontakt z dużą liczbą młodych ludzi. Wysyłaliśmy też te zaproszenia tak w ciemno. Wysyłaliśmy było kilkaset zaproszeń. Mm. Tak samo jak ja otrzymałem, myślałem, że warto tak robić, dlatego że to jest takie mówienie, zarzucanie wędki. Tak. Zarzuca się wędkę i coś się może złapie. Ale myślę, że to jest ten głos powołania może docierać do młodych ludzi, jeśli się im pozwala usłyszeć ten głos. Czyli też rozsyłać te zaproszenia. Że miałem okazję popracować w Ośrodku Powołań przez pierwsze 3 lata w poświęceniach kapłańskich. Ale gdzieś tam w głębi serca chciałem gdzieś pracować na początku, na misjach nawet. Gdzieś było pragnienie, że jestem powołany do czegoś gdzieś na pracy misyjnej. I gdzieś to pragnienie było. Może się to pragnienie też wyklarowało, dlatego że na początku myślałem o naszych misjach w Tanzanii czy w Afryce. Pracując w Ośrodku Powołań miałem możliwość spotkania wielu misjonarzy z Afryki, naszych misjonarzy. I też tak zacząłem zaklarować to pojęcie pracy misyjnej. Nie rozumiejąc wszystkiego, myślałem, że może jednak nie ta droga. I wtedy kilku z naszych współbraci wróciło z Australii. Opowiadało o pracy takiej kantrowej poza miastem buszu w australijskim. I to tak mnie przyciągnęło. Mówiłem sobie, może rzeczywiście ta droga będzie dobra. I po ilu latach? Po trzech latach złożyłem prośbę do prowincjała o wysłanie mnie do pracy duszpasterskiej w Australii. I jakie pierwsze wrażenia, jak już tam się ksiądz biskup znalazł? Stres. Myślę, że dlatego, że to były też czasy, kiedy jeszcze nie wymagane było znajomość języka angielskiego do przyjazdu do Australii. Czyli na miejscu się tam ksiądz uczył? Na żywo. O kurczę, no to tak ciężko. Moja znajomość angielskiego była bardzo niska, znikoma, więc wyjeżdżając do Australii na początku miałem takie kursy, krótkie kursy w TAFE. Przyjechałem w październiku 1997 roku. W listopadzie miałem kursy w TAFE przez może 6-8 godzin w tygodniu tylko.
troszeczkę w grudniu, później była przerwa świąteczna przez grudzień, styczeń. W lutym jeszcze miałem parę godzin tego kursu, a w marcu pojechałem na placówkę do Esperance, duszpasterską. Do pomocy jako pomocnik duszpasterski, jako wikariusz na parafię. Z bardzo lichą znajomością języka angielskiego w tym czasie. Czyli kazania były krótkie. Kazania były bardzo krótkie. To do spowiedzi pewnie chętnie ludzie chodzili. Zajmowało mi cały dzień przygotowanie kazania na 3 minuty. Ale to były takie początki, że przygotowałem sobie kazania w języku polskim, słownik, tłumaczenie, pisanie wszystkiego, korekta, uczenie się wymowy. I po paru miesiącach proboszcz tej parafii miał dłuższą przerwę wakacyjną, 3-miesięczną. Miał inny ksiądz przyjechać na zastępstwo, niestety nie mógł przyjechać. Ja zostałem sam jako administrator parafii, bez znajomości języka. No to skok na głęboką wodę. No to była dobre wyzwanie. Ale też dobre uczenie się, dlatego że nie miałem nikogo w języku polskim. To był czas nostalgii też, bo to też nie było ani telewizji, tych kanałów zbyt wiele, ani informacji z Polski nie było. Polskiej muzyki, czy tak jak dzisiaj jest internet, czy komunikacja internetowa, nie było czegoś takiego jeszcze wtedy. Więc troszeczkę nostalgii było w tym czasie, takiego przeżywania, takiej trudności, samotności. Ale był ten taki dobry czas uczenia się języka angielskiego, poznawania kultury. Angażowanie się w szkołę też również, rozmawiania z dziećmi, próby rozmawiania z dziećmi. A jak wygląda praca duszpasterska w Australii? Czy od tamtego czasu, kiedy ksiądz tam przyjechał, się mocno zmieniła? Generalnie nie zmieniła się praca duszpasterska, dlatego że pracowałem przez 21 lat w zachodniej Australii, w tej chwili jestem w południowej Australii, bardzo podobne stany klimatycznie i tak właściwie pracą duszpasterską, bo są te wspólnoty bardzo poza miastami, gdzie są duże wspólnoty, to kantrowe wspólnoty poza miastami są wspólnotami małymi, grupami. Więc taka duszpasterstwo jest z małych grup. Często trzeba jechać duże odległości dla małej grupy ludzi. Co dla niektórych księży jest trudnością, bo doświadczają tego, że są posłani do ludzi i podróżują przez parę godzin i tam mają 5 osób w kościele. Więc troszeczkę może takie ciężkie do doświadczenia, ale ja uważam, że jeśli Pan Bóg mnie postawił na tej drodze, jeśli ja muszę podróżować 300-400 kilometrów, jeśli tych 5 ludzi potrzebuje mnie, to znaczy, że tam byłem posłany. Pięknie. Czyli tak wygląda, powiedzmy, na takich wsiach, tak? Sytuacja. Tam nie ma wsi, tam są miasteczka. Okay. Tylko taka nazwa, ale no to tak, są wioski. Okej. Okay. W sensie ja tak na polskie staram się standardy przenieść. Czyli to są takie mniejsze wspólnoty. A w miastach jak to wygląda? Jakie to są liczby? W miastach jest dużo więcej praktykujących, ale miasta są też większymi skupiskami ludzi. Trzeba pamiętać, że populacja Australii jest bardzo niska, jest tylko 25 milionów, około 25 milionów. Z tego 24% to katolicy. 24%. Z tego też jeszcze mniejsza liczba praktykuje. No. Więc nie ma tych dużo, to nie są duże grupy ludzi. Niemniej jednak po tej pracy w Esperance w tym pierwszym roku, bo tam byłem w Esperance tylko 1 rok i później przeniesiono mnie do pracy duszpasterskiej w Percie i pracowałem z księdzem Irlandczykiem na chyba największej parafii zachodniej Australii wtedy. Wtedy było tam, przychodziło na każdy weekend około 2000 ludzi. Ile było mszy? Chyba 5 mszy na 4 czy 5 mszy świętych, łącząc w sobotę wieczorem, kiedy mieliśmy. Ale na każdej mszy kościół był wypełniony po brzegi, na zewnątrz stali ludzie. Dlatego też, że bardzo dużo skupisko Azjatów w tym terenie tej parafii było. Była bardzo duża parafia. Więc potrafią być duże parafie, gdzie jest duża grupa ludzi praktykujących. Potrafią być mniejsze, miejskie parafie. Jako salwatorianie pracowaliśmy w gronie
obcokrajowców, czy w gronie Australijczyków i wszystkich angielskojęzycznych. Niemniej jednak mieliśmy jedną parafię, mamy jedną parafię jako salwatorianie w Greenmount, gdzie mamy duszpasterstwo polonijne. Tam na początku, jak ja przyjechałem w 1997 roku, przychodziło do kościoła na polską mszę. Była msza w niedzielę jedna polska. Około 200 ludzi. Obecnie tam przychodzi może około 20 osób. 20-30 osób. Nie dlatego, że przestali praktykować, tylko dlatego, że to pokolenie powojenne. Ludzie wymarli już niestety. I to było to pokolenie powojenne, a te migracje późniejsze Polonii, które przyjeżdżały do Australii, to znikają w tłumie, dlatego że często też znają język angielski i asymilują się w parafie angielskojęzyczne. Więc ta Polonia też zmniejsza się w Australii. A księże, a tak abstrahując już od sytuacji kościoła, co było takie najtrudniejsze w tej nowej kulturze australijskiej dla księdza, jak tam ksiądz przyjechał? Nie wiem, czy takie było. Język. Język, tak? Język. Ale były jakieś takie zwyczaje, takie ciekawe tradycje, czy jedzenie na przykład? Były takie rzeczy, które księdza zaskoczyły na początku? Oprócz temperatury? Temperatura zaskoczyła. Oczywiście było ciepło, to trzeba było się przyzwyczaić na początku. Ale myślę, że największą trudnością sprawił mi język na początek, dlatego że chciałem się nauczyć jak najszybciej. Nauczyć się odprawiać mszę świętą w języku angielskim to mnie zajęło tylko 2 tygodnie. To było szybko. No tak, nauczyć się czytać, powiedzmy. Czytać mszę świętą. Ale nie rozumiejąc jeszcze tego wszystkiego. Ciągle się jeszcze uczę. Ciągle są idiomy, których nie rozumiem wszystkiego. Mentalność jest inna ludzi, ale myślę, że bardzo ludzie są bardzo otwarci dla innych. Bardzo pozytywny aspekt, który zauważyłem, to też takie doświadczenia wspólnot tych australijskich, że gdziekolwiek się podróżuje, czy gdzieś się przemieszcza w tych miejscowościach takich, nazywałeś to wioskami, czy miasteczkami, to jednak gdzieś ludzie się witają nawzajem, czy na początku dla wsi. Na początku to było dla mnie takim szokiem, że ktoś idzie i mówi, wita się ze mną. Chociaż nie zna. Chociaż nie zna. No tak. Bo jest to w zwyczaju, że się witają, pozdrawiam się. No to akurat takie przyjemne zwyczaje. Bardzo przyjemny zwyczaj. Bardzo przyjemny. Doświadczenia innych wspólnot. Ale także jeśli chodzi o jedzenie, to na początku brakowało tego polskiego jedzenia. Bo jednak brakło coś, co teraz już mi przeszło, ale na początku, co mi brakowało, to polskiego chleba. Tego zapachu polskiego chleba i smaku polskiego chleba, tego mi brakowało na początku. Później można się przyzwyczaić do innego chleba, ale jednak to tego... Tak, no to jest coś, co codziennie się jednak je, więc jest tak najtrudniej pewnie zmienić. Tak. A jakie specjały mają tam w Australii, takie posiłki jakieś obiadowe? A jeszcze właśnie to jedno, to, że tam jest wszystko tak troszeczkę na opak, nie tylko, że do góry nogami, jak się mówi, że jest Australia do góry nogami. Ale też główny posiłek jest wieczorem. Taka obiadokolacja. Taka porządny obiad. Bo kolacji... No ale chodzi mi o porę, że skoro dnia, wieczorem tak, to... Wieczorem jest główny posiłek. To było takie przestawienie się, że ten obiad, nasz obiad to był taki lekki. Kolacja i takie przestawienie sobie kalendarza posiłków. Bogactwo Australii jest takie, że to jest kraj multikulturalny, wielonarodowościowy. I też tak samo jeśli chodzi o kuchnię, że jest bogactwo kuchni azjatyckich. Co mi bardzo spasowało, bardzo lubię kuchnie azjatyckie. Wszystkie takie posiłki azjatyckie i owoce morza. Świeże owoce morza, czego jest pod dostatkiem w Australii. Czyli to takie inne rzeczy, ale jednak polskiego chleba troszkę brakowało. Brakowało. Księże biskupie, też był taki moment, że wrócił ksiądz do Polski niby na chwilę, a okazało się, że został ksiądz wiceprowincjałem. Bo to chyba tak było dosyć nagle z tego, co pamiętam, że raczej chyba się ksiądz tak nie spodziewał. Przynajmniej pamiętam wtedy, jak to się działo, że dosyć szybko się to tak potoczyło. No tego też się nie spodziewałem, to prawda, bo pracowałem, czy posługiwałem w Australii jako superior regionu. Przyjechałem na kapitułę i na tej kapitule dostałem nominację, czy zostałem wybrany jako wiceprowincjał.
ale jeszcze tak musiałem wrócić do Australii na parę tygodni, żeby pozamykać pewne rzeczy i wróciłem wtedy w kwietniu. Nie spodziewając się, że myślałem, że odsłużę, czy posłużę przez parę lat w Polsce i wrócę do Australii. Wszystko się ułożyło inaczej. Znaczy ułożyło się tak, tylko nie w moich terminach. I jak wspomina wtedy ksiądz te zadania, co miał postawione jako właśnie wiceprowincjał, jako bycie przełożonym też w naszym zgromadzeniu? No były też takie też inne wyzwania, bo pracując w regionie australijskim jest to mała wspólnota 20 kapłanów, około 20, bo tam nas było raz więcej, raz mniej, około 20. Na niewielu placówkach w jednym kraju to było jednak inaczej się pracowało, inaczej można było, te relacje były takie bliższe, bo się znało wszystkich. Wracając do Polski po 20 latach, okazało się, że ja wielu współbraci nie znam. Na początku to było wyzwanie, żeby poznać współbraci, więc jak były konsulty, żeby rozmawiać na tematy zmian, to ja miałem katalog osobowy ze zdjęciami przed sobą. I mówili o kimś, to gotowałem strony, patrzyłem, kto to jest, żeby się dowiedzieć, o kim mówimy. Więc początki były takie uczenia się wspólnoty, uczenia się całych pokoleń, które w tym czasie wyrosły, salwatorianów. Część z tych pokoleń znałem, dlatego że przez pracę w ośrodku powołań też miałem kontakt z wieloma młodymi ludźmi. No niektórzy to byli księdza wychowankowie, można niektórzy powiedzieć. Niektórzy byli wychowankowie. Gdzieś tam się spotykałem, ale jednak była duża część, których nie znałem, więc to był taki czas na początku uczenia się nie tylko specyfiki pracy czy posługi polskiej prowincji w takim aspekcie szerokim na całym świecie, ale również ludzi, żeby poznać ludzi. Taki czas uczenia się również. I trochę no, takiego powrotu do Polski to było coś nowego, że tyle czasu był ksiądz w Polsce, bo tak to były to tylko urlopy. Były krótkie czasy, rzeczywiście przyjeżdżałem na 2-3 tygodnie, no nie, na 4 tygodnie zazwyczaj, koło miesiąca. Przez tą posługę może jako superior regionu, czy tam w posługach tych przy komisjach, przy generalacie, też miałem okazję przylatywać do Polski czasami 2-3 razy w ciągu roku na różne spotkania czy komisje. Ale to były często spotkania krótkie i wracało się do Australii. Przylot do Polski był czymś, taką zmianą istotną, ale wiedziałem, że ten czas się skończy. Ciągle myślałem o Australii, że do Australii wrócę. Jednak było to. Australia o księdzu myślała. Tylko, że ja o tym nie wiedziałem. No i to był właśnie, chciałem o to zapytać, bo ja pamiętam, to był 2020 rok, zgadza się? Tak. Był 1 sierpnia, idziemy pielgrzymką elbląską i pojawia się informacja, że ksiądz Karol Kulczycki, salwatorianin, nasz współbrat, wiceprowincjał, dostał nominację biskupiom i zostanie biskupem w Australii. My się bardzo wszyscy wtedy cieszyliśmy, ale było to dla nas jednak zaskoczenie. Dla mnie też. Dlatego chciałem zapytać, jak wygląda taki proces? Czy wcześniej ksiądz miał jakąś informację, czy też się ksiądz tego dnia dowiedział? Jak ten proces wygląda, jeśli można zdradzić? Nie pytam o wszystko oczywiście, ale takie podstawowe informacje. Wszystkiego to ja nawet sam nie wiem, okay, jak to się odbywa. To z mojej perspektywy to się odbyło tak bardzo prosto. Tak oczywiście jak z zaskoczenia. W jakieś tam w tygodniu popołudnie, chyba to była środa czy czwartek po południu, siedziałem przed komputerem, pisałem jakieś coś tam, musiałem napisać, więc coś pisałem na komputerze. I był telefon. Telefon od sekretarza nuncjatury apostolskiej z Warszawy. Ale mówił do mnie po angielsku z takim akcentem włoskim. Więc myślałem, że któryś z współbraci sobie robi jakiś żart. Yeah. Więc czekałem na to, próbowałem sobie żartować z nim na początek. Jednocześnie próbowałem rozpoznać akcent, kto to mówi. Przedstawił się na początku, ale tak coś mówił nuncjusz, to nie chwyciłem o co właściwie on powiedział. Więc on mówi, czy mógłbym przyjechać do nuncjatury, spotkanie z nuncjuszem w najbliższą niedzielę do południa, na którąś tam godzinę, pamiętam, że chciał umówić mnie na spotkanie. Ja tak patrzyłem na kalendarz, mówię, no mogę, tylko po co? A mówi, to się dowiem, jak przyjadę. Tylko prosił też, żebym niestety, to co było takie dziwne, mówił, prosił, żebym nie powiadamiał o tym nikogo.
Żebym przyjechał po prostu przyjechał do nuncjatury, więc... I to ile dni po tej rozmowie miało być? 2-3 dni po tej rozmowie. Więc pojechałem do nuncjatury, spotkałem się z nuncjuszem, o tej godzinie nuncjusz na mnie czekał. Kawę, no zrobiliśmy sobie kawę. I nuncjusz zaczął tam rozmowę i mówi, a tak przy okazji mam dla ciebie list. No i wyciąga list i zaczyna mi czytać, że papież mianuje ciebie biskupem diecezji Port Pirie w Australii. Pierwsze biskupem, że miałem biskupem, drugie Port Pirie. Gdzie jest Port Pirie? O co to właściwie chodzi? Więc nie wiedziałem, jak zareagować. To było ciężkie takie do podjęcia decyzji. Ale przyjąłem to wezwanie. Może dlatego też, że ciągle też uważałem, żeby to patrzeć do przodu, żeby iść do przodu, żeby umiejętność podjąć decyzję, że jeśli coś jest stawiane na mojej drodze, to umiejętność tego podjęcia tego ma wielkie znaczenie do przyszłości. Jeśli Pan chce się nami posługiwać, to trzeba umieć odpowiedzieć tak na wyzwanie. Co nie było łatwe, bo znałem realia życia apostolskiego w Australii, więc takie przyjęcie tak było zgodne na to wszystko. Ale też miałem taki czas, to było 2 tygodnie przed 1 sierpnia, że mogłem sam wybrać termin, kiedy będzie to ogłoszone. Więc wybrałem termin 1 sierpnia. Byłem poinformowany też, że 24 godziny przed tym wszystkie konferencje Episkopatu i Polski, bo to było też w Polsce pewno, i w Australii, otrzymają tą informację drogą taką wewnętrzną, żeby mogli się przygotować na tą nominację. Ale przed tym też ja prosiłem, żebym mógł porozmawiać z księdzem prowincjałem, żebym go nie zaskoczył, żeby nie dostał zawału serca. I tak prawie dostał pewnie. Więc pół godziny przed tym oficjalnym wiedziałem, że przyjdzie do niego list, przyjdą do dokumenty o 12 godzinie dzień wcześniej. Więc o pół godziny wcześniej poszedłem do niego na rozmowę. Więc powiedziałem, że musimy poważnie porozmawiać, więc on się przeraził, co się dzieje. Mówił mnie też, że zaznaczyłem nominację, że za chwilę otrzymam dokumentację watykańską dotyczącą mojej nominacji. Ucieszył się? Ucieszył się. Chociaż pewnie szkoda mu było z drugiej strony, że traci współpracownika. Chciałbym się jego zapytać o to. No ale to nie, dla nas wszystkich to był taki niesamowity moment. A jak wspomina już ksiądz biskup te święcenia biskupie? Bardzo uroczyście. Może ten czas od ogłoszenia też był takim czasem trudnym, bo ogłoszenie z ogłoszeniem tej oficjalnej nominacji, że się jest biskupem, tak naprawdę było takie dziwne, że ten czas od tego, że się dowiedziałem, że będę ogłoszony biskupem, do czasu, kiedy ogłoszono mnie biskupem, jakoś tak nie przeżywałem tego. Tak przyjąłem tak lekko, to nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Do czasu, kiedy mnie nie ogłoszono biskupem, kiedy jak uderzyła godzina 12 i ta nominacja została ogłoszona. Czyli od tego 1 sierpnia. 1 sierpnia, godzina 12 nagle we wspólnocie w Krakowie ogłosiono, co zostało ogłoszone w oficjalnych dokumentacjach i w tym momencie zasiedliśmy do obiadu i mój telefon zaczął pikać. Non-stop, bez przerwy. Informacje, że telefony... Więc po obiedzie, zamiast pójść na kawę, poszedłem do pokoju, żeby odpowiadać na informacje. Zajęło mi to 7 godzin, do godziny 7 wieczorem. Lekko odpowiedź na telefony, na informacje, na wiadomości. Ale też od tego czasu musiałem się wszystko przygotować. Musiałem też znaleźć jakieś znajomości, w tym sensie kontakty, żeby jak się przygotować do tej posługi biskupiej. Kurs na bycie biskupem. Szybki kurs, bardzo szybki kurs, przyspieszony kurs. Przygotowanie swojego herbu biskupiego, przygotowanie też święceń, co było istotne. Bo też nie ma się z tym doświadczenia żadnego. Jasne, raczej pierwszy raz. Pierwszy raz. Więc musiałem wybrać i tych biskupów, prosić tych biskupów, którzy będą konsekratorami i poprosić ich o konsekrację, o wyświęcenie na biskupa. Zorganizowanie tej liturgii, tu pomocą seminarium bardzo mocnym było. Seminarium i udział liturgiczny naszego seminarium. Ale przeżycie było wielkie tych święceń. Raz, że przygotowanie się do tego to było teoretyczne, a tak naprawdę to było bardzo mocne przeżycie emocjonalne. Nie licząc takich praktycznych przygotowań.
Nie licząc tego oleju, który polał mi się po głowie. No i było go dużo. Było go dużo i wlał mi się do oka. Mi zaczęło oko łzawić wtedy mocno. Ale przeżycie bardzo istotne. Zdałem sobie sprawę też, że to jest dla mnie i dla salwatorianów, bo to był pierwszy salwatorianin polskiej prowincji, który został biskupem. Z perspektywy czasu, kiedy to też, jak już byłem w Australii, niektórzy biskupi, ciekawe, nawet dosyć wielu biskupów oglądało te święcenia w Australii. A to dobrze, bo było pięknie przygotowane wszystko. Było pięknie przygotowane i właśnie chwalili to bardzo ładnie, że chwalili. Ale jedno, co zanotowali, to myśleli, że to jest, że ta liczba księży, która wchodziła do Bazyliki Trzebińskiej, to myśleli, że księża się zjechali z całej Polski. To księża z całej Polski, taka liczba księży, nie widzi takiej liczby księży w jednym miejscu. Było sporo. Ale bardzo pozytywnie w tym sensie tych święceń kapłańskich, takiego doświadczenia wspólnoty, współbraci też i gratulujących i wspierających mnie na tej drodze na początku było bardzo istotne. I przygotowanie seminarium tej liturgii było też istotne. To bardzo się cieszymy, że było tak, jak być powinno. Czy kiedykolwiek przez księdza głowę przemknęła wcześniej taka myśl, że może ksiądz zostać biskupem? Raczej nie planowałem tego w moim życiu. Nie no, ale tak czasami niektórzy mają takie ambicje. Ambicje można mieć, ale nie przygotowywałem się do tego, nie myślałem o tym, nie planowałem ani też... Może dlatego, że moim przekonaniem było to, że jak się jest zakonnikiem, to się nie jest biskupem. No właśnie. Tak mi to gdzieś utkwiło, tak, że nawet nie miałem tych ambicji w ogóle i nie planowałem takich rzeczy zrobić. Także to nie było planowane, dlatego też jak się to przyszło, to przyszło tak z zaskoczenia, że nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić, z tą informacją. A jakie to uczucie zamienić habit na sutannę? Dziwne, bo habit nosiłem przez wiele lat i wiedziałem, jak się ubiera, a sutanny nie wiedziałem, jak ubierać. Gdzieś tego cingulu brakuje i tak dalej. Wszystko było inaczej. Też nawet na przygotowaniu do święceń okazało się, że naprawdę nie umiałem ubrać tej sutanny biskupiej. I nuncjusz apostolski z Australii uczył mnie, jak ubierać sutannę. Nie wiedziałem, jak to się ubiera. No nic dziwnego. No, pierwsze, można powiedzieć, takie momenty w księdza życiu. Tak. Pierwsze doświadczenie, to prawda. A kto na pewno nie powinien zostać biskupem? Jaka osoba? Tak ogólnie. Ta, która nie jest powołana. Trudno im powiedzieć z punktu widzenia takiego praktycznego. Nie, czy może jest jakaś taka cecha, myśli ksiądz, która... Nie myślę, żeby była cecha, jakakolwiek cecha, bo to jest... Czyli ten, kto ma zostać, po prostu zostaje. Tak jak Pan Bóg powoła. Ja myślę, że zostawiam to w Panu Bogu, jeśli powołuje. Jest czynnik ludzki w tym powołaniu, dlatego że pewne, jak się można dowiedzieć, że są, jeśli jest nominacja na kogoś na biskupa wcześniejsza, to jest jakiś wywiad społeczny, jakieś informacje się zasięga, czy te, jakie dykasterie rzymskie to zasięga informacje, nawet nie wiem dokładnie. I jakie informacje zasięgają, też nie wiem, bo nikt mi tego nie powie, co o mnie nie mogą. Nikt mi tego nie powie. Ale myślę, że to jest też decyzja taka, że się ufa Panu Bogu i trudno powiedzieć, czy są jakieś przeszkody, żeby zostać biskupem. Są pewno, tak, ale nie myślę sobie, żeby to były takie, że można by wymienić jakieś takie istotne, ważne jest, jak ktoś jest. Co się dowiedziałem i usłyszałem, ciekawe jest, że wielu z tych nominatów też odmawia przyjęcia biskupstwa w dzisiejszych czasach. Dlatego, że się boją odpowiedzialności biskupiej dzisiaj. No tak. Tym bardziej jak w Australii ta odpowiedzialność, która prawna, cywilna jest duża. Wymogi są duże, więc wielu z kapłanów, którzy może i byli wygodni, boją się podjąć tej drogi. I faktycznie się ksiądz z tym teraz spotyka z tymi sytuacjami ciężkimi? Faktycznie tak. Bo to jest też, ale też uważam, że nie można uciekać od trudnych sytuacji, bo po to się jest na tej drodze powołany, żeby te sytuacje spojrzeć na tę sytuację i próbować je rozwiązywać, jakieś sytuacje trudne.
To jest tak w każdym życiu. Jeśli są trudności w życiu, no, to znaczy, że nie trzeba przed nimi uciekać, tylko trzeba jakoś spojrzeć na nie do przodu, patrzeć i rozwiązać je w jakiś sposób. Próbować rozwiązać w jakiś sposób, to byłoby istotne. Piękne przesłanie. Nie wiem, że to byłoby aż przesłanie, ale... Nie, ale to jest, myślę, taka myśl bardzo ważna, bo dzisiaj ludzie często zaczynają coś i tego nie kończą i nie są w ogóle tacy właśnie też cierpliwi, o czym wcześniej mówiliśmy. I to nie tyczy się tylko powołania jakby, czy takiego życia zakonnego, tylko w ogóle życia. I właśnie stawić czoło tym trudnościom. Myślę, że to jest świetna wskazówka. A jak wygląda księdza diecezja? Słyszałem, że jest 3 razy większa od Polski, a wiernych jest tam jednak niezbyt bardzo dużo. Mało, bardzo mało wiernych. I niewielka ilość parafii, mała liczba księży, także jeśli by jakiś ksiądz chciał doświadczyć działalności misyjnej w diecezji Port Pirie, zapraszam. Może się odezwę za jakiś czas. Zapraszam. Terytorialnie jest duża, dużo pustyni. Parafii na całej diecezji, na takim terytorium jest tylko 14 parafii, ale około 50 kościołów do obsługi. Czyli każdy z tych kapłanów, który pracuje na parafii, ma od 2 do 6, 7 kościołów do obsługi, centrów, czasami do obsługi liturgicznej. Brakuje księży, brakuje też powołań w Australii. W tej chwili mamy, w diecezji mamy 4 kapłanów z Filipin. Jednego w formacji studenta, który kończy seminarium w tej chwili. Za miesiąc kończy seminarium. Prawdopodobnie w drugiej połowie roku będzie mógł otrzymać święcenia diakonatu i może kapłańskie w następnym roku. Mamy taki zwyczaj, że jeśli ktoś jest z Filipin czy z innego kraju, to święcenia diakonatu ma w Australii, a kapłańskie może mieć w swoim kraju ojczystym. Także jest to prawdopodobne. Mamy też powołanie, takie troszeczkę spóźnione powołanie młodego człowieka 46-letniego. Młodego. Młodego człowieka 46-letniego. To jest troszeczkę spóźnione powołanie przez to, że nie ma w tej chwili seminarium dla spóźnionych powołań w Australii. Czyli jest w takim normalnym. Nie. I musi być wysłany do seminarium do Rzymu. W Rzymie takie seminarium Beda dla spóźnionych powołań i tam będzie skrócony 4-letni okres formacyjny dla spóźnionych powołań. Ale księży brakuje, rzeczywiście brakuje powołań. Te wspólnoty są małe. Problem z takim specyfiką tej pracy duszpasterskiej, że są małe wspólnoty, też brakuje też młodzieży. Z jednej strony można by powiedzieć, że brakuje, że wielu młodych ludzi odeszło od kościoła w Australii. To jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt jest taki, że w country, czyli poza miastem, jak kończą szkoły średnie, wyjeżdżają do miasta na studia czy za pracą i nie wracają do country. Ubywa tych młodych ludzi z country, nie wracają na te mniejsze miejscowości i ich nie widać. Nie tylko w kościele, a ich nie widać też na ulicach zbyt wiele. To jest trudnieniem. Niemniej jednak chciałem coś zrobić i chcę coś zrobić z młodymi ludźmi. Dlatego też zaprosiłem taki Net Ministry Team, National Evangelization Team, narodowy, taką grupę ewangelizacyjną młodych ludzi. 4 osoby przyjechały na cały rok do mojej diecezji i prowadzą działalność w tym sensie, że odwiedzają szkoły katolickie, prowadzą powiedziałem, że zaczęły dopiero 3 miesiące temu, dopiero początki. Powiedziałem, że na początku, żeby odwiedzali szkoły podstawowe i średnie, żeby się przedstawili, byli rozpoznawani, żeby w drugiej połowie roku mogli coś zrobić, zaprosić młodzież do jakąś celebrację wiary czy uwielbienia Pana Boga w katedrze, żeby zorganizować jakieś tam modlitewne uwielbienie Pana Boga. Jak to będzie działało, nie wiem, bo dopiero początki, ale chcę coś zrobić w tym względzie. Jest jeszcze cała dziedzina ludzi średniego pokolenia, które gdzieś tam nie to żeby odeszło, ale tak się odsunęło od kościoła, od praktykowania swojej wiary regularnie. Trzeba do nich dotrzeć, więc to jest też wyzwanie dla kościoła australijskiego. Nie tylko dla mojej, tylko dla całego kościoła australijskiego. Więc diecezja stoi przed wyzwaniami małych wspólnot.
pewnych grup społecznych, do których trzeba dotrzeć. Ale wyzwania są po to, żeby tak jak już wcześniej było powiedziane. A nie, prosto. Nie się poddawać. A jak wygląda taki codzienny księdza dzień jako biskupa? Bardzo różnie. Jest dużo spotkań, czy? Bardzo różnie. Każdy dzień jest inny. Wiele czasu spędzam w biurze, ale staram się też być jak najczęściej na placówkach, na parafiach, czy przy kościołach, wspólnotach. Czyli jak każdą, nie tylko chodzi o sakramenty, sprawowanie sakramentów bierzmowania, czy jakichś tam sakramentów, ale też przy każdej okazji, jeśli jest sytuacja, że gdzieś ksiądz wyjeżdża, czy brakuje księdza, czy jest sytuacja, że możliwe odwiedzenia, to staram się pojechać na takie kościoły mniejsze, czy pomniejsze, bo oni też nie widzieli księdza czasami przez kilkanaście, biskupa nie widzieli przez kilkanaście lat. Więc nagle w takiej małej parafijce czy kościółku pojawia się biskup na niedzielną mszę świętą. Czyli ludzie to doceniają. Jest to dla nich wyjątkowe. Takie. Ja staram się z tego korzystać w każdej możliwej okazji. Ale praca jest taka też, że jest też trochę biurowej pracy, bo dzisiaj przez tę technologię online niestety są spotkania, przed którymi nie można uciec. Nie ma wymówki, że trzeba jechać za daleko. No właśnie, przyjechałem niby na wakacje, ale musiałem spędzić swój czas za komputerem, żeby sprawdzić e-maile, żeby sprawdzić, co się dzieje w diecezji, żeby pewne rzeczy odpowiedzieć na pewne informacje, więc od tego się nie ucieknie. Od pewnych spotkań się nie ucieknie. Więc to jest też dużo czasu na tę pracę taką biurową jest poświęcone. A to jest dużo pracy takiej personalnej, nie tylko z parafianami, czy z ludźmi pracującymi w różnych miejscach, czy posługującymi kapłanami, którzy potrzebują też obecności biskupa. Więc tak bardzo różnie, urozmaicone są dni. Czasami są w samochodzie przez wiele godzin. Czasami jest to praca duszpasterska, czy sakramentalna, czy celebracje większe, czy mniejsze. Czasami jest to rozmowa z ludźmi, którzy przychodzą, chcą porozmawiać, chcą usłyszeć, albo też umiejętność skontaktowania się z ludźmi. Czyli dużo się dzieje. Dużo i mało, zawsze można więcej. A czy właśnie te umiejętności, które ksiądz zdobył w technikum, przydały się kiedyś? Technikum, moje technikum, bo technikum samochodowe, naprawy i mechaniki samochodów. Nie wiem, jeszcze nie korzystałem z mojej techniki naprawy samochodów, ale korzystałem z innej techniki, techniki komputerowej, dlatego że w szkole technikum nabrałem takiego talentu czy pasji do komputerów. Pamiętam, było tak przez wiele lat w seminarium, że czekaliśmy, aż jak ksiądz Karol przyleci z Australii, to wtedy zobaczy komputery. Żeby naprawić komputery. Tak. Więc to się ciągle przydało. Zostało we mnie gdzieś tam projektowanie stron internetowych, czy pisanie programów komputerowych, to jako pasja. Więc pierwsze, jak przyszedłem do diecezji, to też była taka stara strona internetowa. To biskup trochę, zmienił. Troszkę za starą, więc zrobiłem nową stronę internetową dla diecezji. Bardzo ciekawe. Napisałem też program, bo kwestia była administracji. Takiej odpowiedzialności prawnej, takie może wymogów pewnych prawnych, jeśli chodzi o wolontariuszy, muszą spełnić pewne wymogi, kursy odbyć i musimy sprawdzać, czy oni odbyli te kursy. Więc było troszeczkę bałagan w tej dokumentacji, więc zrobiłem program, który jakby pozwala proboszczom kontrolować, czy kto ma takie dokumentacje na bieżąco, jeśli chodzi o pozwolenia do sprawowania pewnej funkcji w kościele. Czy tam po posług przy parafiach, ale również to jest informacja do kurii, że możemy to też sprawdzać czasami. To jest taka, dla mnie to jest kwestia pogodzinna, czyli wieczorami, późnymi wieczorami, praca późnowieczorowa. A ma jeszcze ksiądz jakieś takie hobby, zainteresowania? Może to jest ta elektroniczne, to jest takie techniczne bardzo i to mnie, dla niektórych ludzi może to stresować, dla mnie to relaksuje. Znalazłem taką małą pasję, że jak chcę zrobić sobie wolne i chcę odpocząć, to idę wędkować na łowienie ryb, ale nie mam za bardzo teraz czasu na to. Mam sprzęt wędkarski, który stoi w rogu pokoju. Chociaż udało mi się raz przez ten rok
pojechać na jedną z placówek. Miałem spotkanie z Radą Parafialną Finansową w jeden dzień i było takie pół dnia poślizgu, że miałem przygotowanie do sakramentu, które miałem następnego dnia mieć. Więc pojechałem na ryby z takim zawodowym rybakiem na taką zatokę. Ale nauczyłem się jedno, że on jednak jest załadowcem, łapie szybciej niż ja. No na pewno. Przez ten czas myśmy łapali przez niecałe 2 godziny. Ja złapałem chyba 10 ryb. On złapał chyba 100. No, księdza biskupa zadaniem jest łowienie jednak ludzi bardziej niż ryb. Tak. Więc w rybach nie byłem taki dobry. Okej. Okay. No, ale to jednak faktycznie no, zawodowiec, to widać, że te umiejętności wychodzą po prostu. A czy zdarzają się takie sytuacje śmieszne, że na przykład ktoś nie wie, że ksiądz jest biskupem i coś powie takiego niestosownego i tak się potem robi dziwnie? Ja z tym nie mam problemu, dlatego że w Australii jest jeszcze inne podejście do biskupa. Jasne. Dlatego też nie stanowi to dla mnie problemu, czy ktoś się odezwie tak, czy nie inaczej. Życie jest życiem. Natomiast takie śmieszne rzeczy to się dzieją przez moją salwatoriańskość. Dlatego, że poprzedni biskup też wie, że jestem... Poprzedni biskup był jezuitą. I gdzieś tam komuś chciał wytłumaczyć, że ten nowy biskup, czyli ja, jestem salwatorianinem. Więc mówił, że ten nowy biskup jest salwatorianin. A odpowiedź była, a ja myślałem, że on jest Polakiem. Wszyscy rozumieją salwadorianin. Salwadoru. To wychodzi ciekawe. Czasami, takie rzeczy też wychodzą, że salwadorian. Salwatorian. No ciekawe. No i też takie przekomarzanie się z poprzednim biskupem, z jezuitą, że mówię, że jesteś ze zgromadzenia najbardziej silnego w kościele katolickim, ale ciągle jesteście za nami w Rzymie, bo ich dom generalny jest za naszym domem generalnym. Aha. Zawsze się przekomarzam z jezuitą. Niby jest jezuita papieżem, ale jednak dom dalej mają swój. Teraz przed nami też taki ważny moment. Będą święcenia kapłańskie naszych współbraci i po raz pierwszy będzie ich konsekrował biskup salwatorianin i ksiądz biskup będzie tą osobą. Czy to też czuje ksiądz taką presję. Moment historyczny, taką presję. Czuję presję, czuję stres. Będzie dużo prób. Czuję presję, czuję stres. Myślę, że to jest takie z jednej strony znaczący moment, że po raz pierwszy, nie po raz pierwszy salwatorianin, bo chociaż chyba po raz pierwszy. Chyba po raz pierwszy tak myślę. Jako salwatorianin. No Polak na pewno. Polak, że można udzielić sakramentów kapłaństwa. Jest to wyzwaniem. Dla mnie to jest nie tylko wyzwaniem, że jako salwatorianin po raz pierwszy to wykonuję tutaj w Polsce, ale po raz pierwszy w mojej posłudze biskupiej. Święcenia, tak? Święcenia kapłańskie. Także to będzie po raz pierwszy tak samo. Coś nowego. Ale myślę, że dla mnie też istotne. Istotny jest ten aspekt tej posługi, że to jest w Trzebini 28 maja. Moją dokładnie 28. rocznicę święceń kapłańskich, które były w Trzebini, w tym samym miejscu. Czyli w rocznicę moich święceń. Ciągle ta Trzebinia się... Trzebinia 28 maja. To też ma takie istotne znaczenie, ale myślę, że... I tam jest taki motyw w Trzebini, który bardzo mi pasuje, który często też używam w refleksjach, w tym głównym ołtarzu, ta nawa Chrystusa z otwartymi ramionami. I napis na tym stole, gdzie apostołowie siedzą. Zgromadziła nas tu miłość Chrystusa. To jest taki motyw przewodni tej bazyliki i myślę motyw przewodni dla tych kapłanów nowych, którzy rozpoczną drogę życia kapłańskiego w naszej posłudze salwatoriańskiej, kapłańskiej i zakonnej. No to fajnie. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze, chociaż rozmowa wyjdzie już pewnie po tych święceniach, ale... Cieszę się, że ksiądz przyleciał, że udało się, że będzie ksiądz na tych święceniach. Również cieszę się bardzo, że znalazł ksiądz właśnie ten czas i chęci, żeby przyjść ze mną, porozmawiać. Myślę, że będziemy już kończyć, bo no, dzień był pełen różnych wrażeń. Wezwań, wrażeń dla księdza, także
Ja się bardzo cieszę. Wrażeń i bardzo nostalgii dziękuję. Takiej również, dlatego że miałem okazję uczestniczyć w nabożeństwach majowych, których nie za wiele mamy w Australii. U nas takie, w bagnie tutaj. Bagnie, nabożeństwo majowe takie są pewne nie tylko nostalgią, ale przeżyciem, takim wróceniem do tej formacji zakonnej, podstawowej formacji seminaryjnej. Pamięta ksiądz pierwszą egzortę, jaką wygłosił? Nie pamiętam egzorty, pamiętam stres. Ale też wtedy było to przy grocie. Też przy grocie, tak samo jak teraz się dzieje. Tak. Fajnie. Bardzo się cieszę, księże, że udało się spotkać i porozmawiać. Dziękuję bardzo.